Magda Żakowska, witam Państwa. Wyż, który zapewnia nam słoneczną, bardzo ciepłą pogodę, przesuwa się z nad Rumunii, nad Ukrainę i teraz sprawi, że będzie jeszcze cieplej, bo popłynie do nas upalne, niebawem afrykańskie powietrze z południa kontynentu. W nocy bardzo pogodnie, w wielu miejscach bezchmurnie, wyjątkiem w pierwszej części nocy będzie południowy zachód. Tu, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, zanikające chmury, przelotne opady i burze. W kolejnych godzinach pogodnie, nawet bezchmurnie i bardzo ciepło, zwłaszcza na południu i w centrum. Tu możemy mówić o tak zwanej tropikalnej nocy z temperaturą niespadającą poniżej 20 lub 18 stopni. Nieco chłodniej na północy, to od 17 do 15 stopni, czyli też bardzo ciepło. Jutro wyższy znad Ukrainy zapewni i błękit na niebie, i bardzo, bardzo to wysoką temperaturę. Na termometrach jutro nawet około 30-32 stopni w centrum na południu, jedynie na północy temperatura maksymalna nie przekroczy 28 lub 29 stopni. Ochłody nie przyniesie wiatr, ten powieje bardzo słabo i powieje z południa. W ciągu dnia dużo słońca, dopiero pod koniec dnia na zachodzie pojawią się wypiętrzone chmury. Tam może popadać i lokalnie zagrzmi. W regionie noc pogodna, nawet bezchmurna i również bardzo ciepła. 18 stopni na południu, 16 w części północnej województwa. Wiatr słaby, południowy. Jutro od rana dużo słońca, gdzieniegdzie pojedyncze niegroźne chmury, no i upalnie w całym regionie powyżej 30 stopni. Wiatr południowo-zachodni słaby, a na barometrach zaobserwujemy teraz delikatny wzrost ciśnienia. Te jutro w południe pokażą 1012 hektopaskali. W kolejnych dniach dużo słońca i chwilami nieznośny upał. Do 34 stopni będzie we wtorek, w środowe popołudnie do 35, jeszcze cieplej w czwartek. Ale w czwartek na niebie pojawią się już chmury. Do zobaczenia.